dzieciństwie chciałem zostać tak naprawdę rzeźnikiem. Śmieszny dziadek był rzeźnikiem, wychowałem się na jednym podwórku z dziadkiem i tak też mi się marzyło, aczkolwiek później, kiedy brat zaczął grać w piłkę, no to już przedstawiłem się na piłkarza, sportowca. W szkole byłem dość trudny do okiełznania, dużo przeszkadzałem, nie potrafiłem wysiedzieć na miejscu i tak mi to zostało do dzisiaj, takie kiedyś mówiło się takie ADHD, teraz też chyba. Drugą połowę poznałem w Kościerzynie dzięki piłce. Zawdzięczam piłce nożnej między innymi to, że obecnie żyję z drugą połówką, mamy wspólnie dwójkę dzieci. Zacząłem grać w Kaszubi Kościerzyna i tak jakoś poznałem Anitę, mieszkała w mieszkaniu piętro niżej. Za pierwszą premię kupiłem, nie pamiętam. Największy dowcipniś. Myślę, że jest tu kilku. Obecnie mamy taką atmosferę w szatni, że jest kilku chłopaków i wszyscy mają duży dystans do siebie, także trudno było mi wymienić jedną osobę. Jest ich kilku i myślę Jakubek, Krzysiu Bąk, Janusz Surdykowski. No naprawdę cała drużyna ma duże poczucie humoru. Największy maruda? Trudno było powiedzieć. Nie wiem. Największy modnik? Tutaj to MVP to jest Krzysiu Bąk, także na pewno on te trendy wyznacza w szatni. Największy spóźnialski? Mateusz Oszman. Nie ma Oszmaniec, nie ma innego, także jest biurka na 17, to wchodzi praktycznie równo z gwizdkiem do szatni. U kogo z techniką na bakier? No, mogę powiedzieć siebie, tak? Będzie trochę śmiechu, także to ja mogę być. Czyich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Myślę, że opowieści mieliśmy kiedyś takie jedno zgrupowanie, gdzie trener Janas opowiadał kilka anegdotek takich z całego swojego, może swojej kariery trenerskiej, piłkarskiej i tak naprawdę tyle historii i jakichś rzeczy z tego, nazwijmy go półświatka piłkarskiego, o którym się nigdzie nie pisało i nigdzie nie mówiło, to można było słuchać naprawdę godzinami. Kto z Drutek Zbytowi zrobi największą karierę? Myślę, że jest tu kilku kandydatów, począwszy od tych najmłodszych, bo wiadomo, że na nich zawsze się gdzieś mają największą szansę, to jest na pewno Woluś, na pewno jest Dudi, myślę, jest też i Bartek Potrobut, także myślę, że jest kilku zawodników, którzy w obecnej kadrze mogą osiągnąć coś wielkiego. Dowcip z szatni, który rozbawił mnie do łez. Zostawię to dla siebie. Kultowy tekst z bytowskiej szatni. Nie wiem, gniazdo szerszenia, to Poczo będzie wiedział. Najbardziej pamiętna bura od trenera. Nie pamiętam. Myślę, że najbardziej takim nerwowym trenerem i to był tutaj z Bytowa, to pamiętam trenera Walkusza, który nie szczędził w słowach i takim w nerwach to dyplomatą raczej nie był. Ale miło go wspominam. Mój rytuał przed meczem. Myślę, że jakaś rozgrzewka taka indywidualna. Na górze mam taką małą siłownię i gdzieś tam się przygotowuję indywidualnie. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem. Teraz trudno by było wymieniać. Na pewno w tej lidze jest kilku Trudno. Wielu było dobrych piłkarzy i nieprzyjemnych dla środkowego obrońcy, to zazwyczaj napastnicy, bo taki pamiętam. Był. Trudno, nie powiem teraz. Jest ich wielu na pewno. Najlepszy piłkarz, z którym grałem w jednej drużynie. Myślę, że na pewno grałem w drużynie w Pogoni. Był Olgierd Moskalewicz, bardzo dobry piłkarz. Był tutaj w Bytowie też legenda. Wojtek Pięta, bardzo dobry piłkarz. Także jest ich kilku, ale to myślę tacy najlepsi. Po meczu lubię. Lubię, jak jest wygrany mecz i jest fajna atmosfera w szatni, nawet sobie wspólnie wypić małe piwko w szatni, łącznie z całym zespołem. Najbardziej żałuję. Myślę, że obecnie żałuję tego, że nie wygraliśmy meczu, bądź nie zremisowaliśmy meczu z Arką Gdynia.
w zeszłej rundy w Pucharze Polski. Największy wpływ ma na mnie, no myślę, że moja partnerka Anita. Pomeczowe oceny, czytam, nie czytam. Zdarzy się czasami z ciekawości, jak na Facebooku ktoś wrzuci tak, że przeczytam. Nie dam Januszowi Surdykowskiemu strzelać następnego karnego. Myślę, że dam mu. Janusz dobrze to robi i niech strzela dalej. Oby miał jak najwięcej bramek. Jeżeli będzie taka potrzeba, że ja wskoczę do składu i będę miał uderzać, to też nie ma problemu, uderzę, ale na tą chwilę chciałbym, żeby strzelał je Janusz. Oglądanie meczu z trybun jest dla mnie no, ciężkie, bardzo ciężkie i więcej nerwów jest na trybunach niż na boisku. Zaczynam pomału rozumieć naszych kibiców. Trener Łukasz Wróbel. Podoba mi się taka przyszłość? Myślę, że tak. Moim marzeniem jest mieć chyba spokojną starość, bo tak naprawdę marzeń jako takich nie mam. Bardziej stawiam sobie cele, które chcę osiągnąć i do których dążę. Koniec.